I rozpoczynamy to spotkanie nieustające z grawitacją, która jest tłem wszystkich naszych działań, jeśli chodzi o kinematykę. Dobrze jest zauważać grawitację. Ponieważ ona nam pomaga zawsze. To jest jej główna funkcja. Czasem tego nie rozumiemy i wtedy nam przeszkadza. Ale nie robi tego jakoś tak strasznie. Chyba że jesteśmy na Orlej Perci i się poślizgnęliśmy. Ale nie będziemy szli na Orlą Perć. Zresztą od tej strony polskiej to jest w tej chwili prawie że niemożliwe tam się dostać. Czemu niemożliwe? Bo się nie przebijemy przez te tłumy. Nawet jakbyśmy szli piechotą, to tam są takie tłumy na szlaku, że... To z tego poziomu zauważania grawitacji, którego główną cechą z naszej strony właśnie tego poziomu jest rozluźnienie. To kontynuując to rozluźnienie, ale oczywiście musimy pewne partie mięśni, czyli naszych już akcji rozpoznać i włączyć. Włączamy te akcje mięśniowe i podnosimy ręce i trzymamy w górze. Znajdźmy takie położenie optymalne tych długich kości rąk, bo nasze działania kinematyczne związane z naszymi różnymi pozycjami dotyczy kości, przemieszczania kości w przestrzeni za pomocą mięśni. Czyli mamy ten układ kości, mięśnie i centrum dowodzenia, które tym dowodzi, które to organizuje wszystko. I bądźmy tego wszystkiego świadomi. To jest ten ogląd z tego poziomu fraktalnego górnego. No i tu mamy bardzo takie konkretne zajęcie dla centrum dowodzenia i konkretne zejście niżej do tego poziomu fraktalnego, gdzie coś konkretnego, mniejszego niż ten ogólny ogląd dzieje. A tym konkretem będzie działanie kości samych. No i nasze stanowisko wobec tego działania kości, no żeby coś z tego sobie wziąć. A tym, co możemy wziąć, jest zaoszczędzenie energii pracujących mięśni, które podnosiły ręce do góry, a teraz jeszcze trzymają te ręce w górze, mimo że nie muszą. I to jest częsta sytuacja w naszym życiu i uczmy się takich sytuacji. Na tym konkretnym przykładzie puszczamy pracę tych mięśni, barków i rąk i ręce się same trzymają. To jest to, co mamy zobaczyć. No i zgrywać tę sytuację dla siebie energetycznie. Czyli oszczędzać energię. To jest nasz uzysk z tej sytuacji. Te długie kości rąk swoją sztywnością trzymają ręce, a nasze centrum dowodzenia tylko pilnuje tej konfiguracji, żeby ona się nam nie porozwoziła za bardzo na boki. Stąd mamy prosty wniosek, że dobrze jest uczyć się włączać takie subtelne prace, które mogą bardzo dużo zaoszczędzić prac na dole, w grubych
poziomach. I stąd wniosek, że to państwo, które sobie wypracuje taki mechanizm selekcji takich właśnie sprawnych ludzi i da im władzę, to państwo będzie miało dobrze. Jak takiej selekcji nie ma, jak w ogóle ludzie władzy nie pochodzą od wyboru takiego właściwego, selektywnego wyboru obywateli, tylko są narzucani z zewnątrz, to państwo nie będzie dobre dla obywateli swoich. Aktywność centrum dowodzenia i ono sobie organizuje pracę tą bardziej subtelną, a nie grubą, na dole, mięśniową. Dobrze, to damy teraz prawą rękę w lewo przez czoło, lewą w prawo przez brodę. Zupełnie inne działanie tej pozycji. I właśnie tej energii grawitacyjnej, z którą się spotykamy w formie ciężaru, czy to naszych jakichś segmentów ciała, czy to ciężaru innych ciał, innych rzeczy wokół nas, my bezpośrednio energii grawitacyjnej nie możemy odczuć. Tutaj ją odczuwamy na twarzy poprzez ciężar rąk. W ogóle energii zewnętrznych bezpośrednio nie możemy odczuwać. Nie mamy takich czujników. Zamieńmy ręce. Lewa w prawo, prawa w lewo. I to dotyczy też naszych akcji. My energie mechaniczne, te swoje, czujemy za pośrednictwem włączonych mięśni. My czujemy włączenie mięśni, a poprzez to się dzieją dwie rzeczy. My te mięśnie czujemy bezpośrednio jako konkretny bodziec, no i możemy już inną drogą trochę za pomocą wzroku i naszego poziomu mentalnego obserwować tą pracę, jak ona się wykonuje i daje skutki. Zsuńmy ręce za głowę. Złapmy się lewą za prawą, dłonią za głową, rozsuwając łokcie na boki, ale trzymając się lewą dłonią za prawą, podnieśmy ręce, żeby były one nad podłogą. Wtedy się przejawia cały ciężar, ale my go cały ciężar rąk, ale my go odbieramy w formie pracy tych mięśni, które równoważąc ten ciężar, dokładnie taką samą wartością pracy, utrzymują ręce nad ziemią i ta praca mięśni trzymających ręce, która jest skierowana do góry, a ciężar jest skierowany z góry w dół, daje nam informację o tej pracy, o jej wartości, o wartości tego ciężaru i tak dalej. To jest najlepsza waga. Zresztą żadna waga by tyle nam nie dała bezpośredniej informacji. I to jest jedna strona dźwigni, druga strona dźwigni od pach do wolnych żeber. Tam na razie naszego centrum dowodzenia nie ma. Popuśćmy ręce, zamieńmy chwyt dłoni, pociągajmy na boki, podnieśmy ręce,
to umożliwi działanie ciężaru w obrębie tej dźwigni dwustronnej, dłonie pachy wolne żebra. Włączmy tam mięśnie tułowia, na górnym tułowiu, żeby one wykonywały tę pracę niepozwolenia podnoszenia się wolnych żeber do góry. I właśnie praca tych mięśni jest informacją bezpośrednią o tej sile, która wyciąga wolne żebra do góry, która zresztą pochodzi od ciężaru rąk po drugiej stronie dźwigni. I mamy przegląd teraz działania tej dźwigni, wszystkich najważniejszych prac związanych z tą dźwignią dwustronną, która nam otwiera pachy, otwiera piersi. Puśćmy ręce, rozsuńmy na bok. Przesuńmy ręce w stronę bioder, wnętrzami do góry. Bądźmy świadomi, nawet w prostym procesie widzenia świata. A w tym widzeniu świata najbardziej taki podstawowy aspekt to jest widzenie, czy przyjmowanie informacji o energii, jak ona płynie, jak ona działa. Ona zawsze działa w takich kroczkach. To są sekwencje wydarzeń. Drobniejszych czy grubszych, ale zawsze te wydarzenia związane właśnie z dynamiką energii są ułożone sekwencyjnie. Jak przyjeżdżał do Czech taki nauczyciel Ashin Otama, taki bardzo dobry nauczyciel buddyjski, on kiedyś pokazywał nam gdzieś z kręgu takiej wiedzy buddyjskiej wykres, ale takiej wiedzy akademickiej już, konkretnej. Pokazywał na taki diagram posunięć, drgnięć w umyśle na poziomie tego centrum dowodzenia jakiejś prostej czynności, która się przejawiała w zewnętrznym świecie, jakąś taką bardzo prostą, prostym takim odcinkiem od zamiaru do skutku. No, ja to porównam do, bo to było coś innego, jeszcze prostszego. Ja to porównam do swędzenia w jakimś miejscu skóry naszego ciała poprzez całą masę różnych zjawisk z tym związanych na poziomie tego centrum dowodzenia, czyli umysłu, tak jak mówią ci buddyści, aż do momentu podrapania się. I wtedy to uczucie swędzenia znika. To dobrze, podłóżmy sobie dłonie pod uda. Naciskajmy dłońmi do góry, czyli mięśniami przedramion. Stabilizujmy łokcie na podłodze mięśniami barków i naciskając dłońmi, czyli zwiększając siłę pracy przedramion, podnośmy się, potem cofamy łokcie i kroczkami rozluźnijmy kręgosłup, zawieszając się na kościach ramiennych. Obróćmy dłonie, cofamy dłonie do tyłu też kroczkami, się znajdą z tyłu nadgarstki pod łokciami. Rozluźnijmy się jeszcze dalej w kręgosłupie i na luźnym kręgosłupie prostując łokcie mięśniami rąk podnosimy się zupełnie bezboleśnie. Kręgosłupem pionizujemy, robimy jeszcze kroczki dłonie, żeby się bardziej zbliżyć do pionu i już sami trzymamy kręgosłup mięśniami wzdłuż tułowia i siadamy. I na tym diagramie
było wyszczególnionych tych akcji energetycznych, subtelnych, na poziomie tego centrum dowodzenia, chyba ze 150. Naprawdę, to było dla mnie takie zaskoczenie. No i to były konkrety. Oni to poznawali medytacyjnie. Ale to jest właśnie to, taka ciekawostka. I my mamy śledzić takie sekwencje, nie takie subtelne, bo my mamy włączać kolejne prace mięśniowe, odklejając je od siebie, bo tym, co nie pozwala nam taką sekwencyjność odkryć, to jest sklejanie się mięśni ze sobą. One sobie dodatkowo, oprócz tego, że zaburzają naszą percepcję w oglądzie tego, siądźmy sobie skrzyżnym, to one samą pracę zaburzają, bo przeszkadzają tej właściwej pracy, te boczne, jakieś niepotrzebne prace przyklejone. Nie mówiąc już o tym, że zużywają naszą energię. Podeprzyjmy kolano, które wisi sobie w powietrzu niepodparte. To podłóżmy jakąś podpórkę z grubego koca, wyrównajmy mniej więcej kolana. Jesteśmy teraz spionizowani. I tym się zajmuje autopilot, który trzyma nasz kręgosłup. Ale ten autopilot na dole nie może sobie poradzić z tym problemem takiego ustawienia kręgów lędźwiowych, które powodują garb w lędźwiach. A konstrukcja kręgów lędźwiowych jest taka, żeby one właściwie działały w lędźwiach wygięciem do przodu. No to pomóżmy tej sytuacji, wydłużając skórę od guza kurzowego tutaj do górnej krawędzi miednicy z tyłu. Wydłużmy tę skórę, przesuwając skórę spod guza kurzowego do tyłu. Przesuńmy tam ze 2-3 cm tej skóry i będziemy mogli trochę dalej pchnąć do przodu górną krawędź miednicy. Poczujmy to w ruchu pępka do przodu i dojdzie do bezpośredniego spotkania, bo już skórę żeśmy wyeliminowali z tych przeszkód. Ona tam, jak już pchniemy tą miednicę, to ona w ogóle jest luźna, bo ona tylko w pierwszym momencie ściągała do tyłu. A teraz jak uda się nam pchnąć miednicę do przodu, to już ta skóra jest nie jest przeszkodą dla nas. Ale spotykamy się bezpośrednio już z tymi mięśniami, które przechodzą przez tył naszej miednicy, tył naszego ciała na dole, mają przyczepy na górnej krawędzi miednicy z tyłu, w tych kościach miednicy i gdzieś tam z tyłu w okolicy kości udowych. Spotkajmy się z tymi mięśniami, zacznijmy negocjacje w sprawie ich zbyt wczesnego działania. One myślą, że one chronią stawy biodrowe, ale niestety myśmy sami wprowadzili w błąd je. Podaliśmy tym mięśniom błędną informację o momencie zadziałania akcji ochronnej. To zorientujmy się w tym problemie na poziomie tego centrum dowodzenia, czyli to jesteśmy my tam. Zorientujmy się w swoim błędzie, no i próbujmy teraz ten błąd naprawiać, co wcale nie jest takie łatwe, bo ten błąd powstawał powolutku przez tych parę dziesiąt lat. No próbujmy tak negocjować z tymi mięśniami. Tak naprawdę to my chcemy, one, te mięśnie mają zapis konkretnego kąta
pochylenia miednicy, przy których mają się włączyć. I naszym zadaniem, myśmy wprowadzili tam wartość niewłaściwą. Teraz mamy tę wartość zmienić. Czyli tak naprawdę my nie mamy nic do tych mięśni. One są, działają i tak ma być. Tylko mamy sami zmienić ten rekord, według którego działają te mięśnie w tej komórce pamięci. To jest nasze zadanie. Możemy bezpośrednio starać się zmienić ten zapis. No, tak medytacyjnie, jeżeli znajdziemy sposób. Albo możemy też działać tak lekko napinając te mięśnie. Nieagresywnie. Jak będziemy agresywnie to robić, to będziemy utrwalać tę wartość w tej komórce pamięci. I to jest nasze zadanie, żeby to robić, eksperymentując, wybierając najbardziej optymalny sposób. Zawsze będzie to związane z dyskomfortem pochodzącym z pracy, no i z dobieraniem poziomu tego dyskomfortu, żeby nie przekroczyć z kolei wartości tego dyskomfortu, która utrwala tę sytuację. Takie nasze centrum dowodzenia ma zadanie tutaj i to zadanie nie dotyczy tego momentu czasowego teraz, cześć, tylko dotyczy, bo ono ma oczywiście aspekt przedni, dotyczy dłuższego okresu czasu do przodu. Bo nasze aktywności życiowe zawsze są w czasoprzestrzeni, zawsze są związane z ruchem czasu do przodu. I możemy w tym polu pracy poprawiać coś albo pogarszać coś. Taką mamy wolność. Czyli to, co mamy robić w biodrach, mamy lekko naciągać te mięśnie biegnące po tylnej części płaskich kości miednicy. Stale. Najlepiej oświetlając to uważnością, czyli stałą obecnością części naszej świadomości, czyli centrum dowodzenia. Na górze oddzielamy barki od piersi, to jest prostsza akcja. Też ona wymaga i sekwencyjności, i selektywności. Nie mamy sklejać tych ruchów. A te ruchy idą w przeciwną stronę. To jest o wiele łatwiejsze do zaobserwowania. Barki idą do tyłu, przy czym one mają dużą możliwość ruchu do tyłu. A żebra przypacha, czyli kręgosłup, idzie do przodu. Tutaj ten ruch jest dużo skromniejszy, ale jest przeciwną stronę i to jest okoliczność ułatwiająca nam to zauważenie tego. I właśnie pracujmy tak tutaj uważnością. Złączmy dłonie przed piersią. Obserwujmy aktywność z powierzchni lewej dłoni, która przyjmuje nacisk prawej dłoni, i aktywność powierzchni prawej dłoni, która przyjmuje nacisk powierzchni lewej dłoni. I te naciski się spotykają, właśnie nie przekraczając granicy. No jak zrobimy to za grubo, za mocno, to będzie to działać negatywnie. A jak zrobimy to właściwie, to będziemy sobie symetryzować lewą i prawą stronę naszego ciała. I spotkamy się teraz oddechem, tym aktywnym, który tworzy dźwięk. Odnajdujmy najpierw ten aspekt swobodnego przepływu powietrza. Powietrze przez te rurki
od płuc do wyjścia z naszego ciała, jedną i z drugą stronę, wdechem i wydechem, zawsze płynie swobodnie. Nie ma tutaj wielkich wymuszeń, a na pewno nie tych podstawowych wymuszeń powodujących przepływ. Te wymuszenia są na zewnątrz płuc, w środku. Mamy je odnotować, ale nie są na pierwszym planie. Czyli ta praca przepony, brzucha, mięśni międzyżebrowych. Tutaj mamy wstępnie poczuć ten równy, swobodny przepływ powietrza, a potem ingerujemy właśnie w ten swobodny przepływ. Też to jest ingerencja dość subtelna, która właśnie zakręca i troszkę ten przepływ powietrza. Ten strumień przez struny głosowe, które, co powoduje dźwięk, i też modyfikujemy ten dźwięk. Jeszcze bardziej subtelna akcja związana z tworzeniem sylaby, czyli to jest też symbolicznie, to są te wysiłki jeszcze bardziej subtelne, związane z mową. I trzy razy to robimy, nie za długo, nie za głośno, razem zaczynamy. Opuśćmy głowę, opuśćmy ręce i wyciągnijmy nogi. Danusiu, chciałem się ciebie zapytać. Pamiętasz, w zeszłym roku na końcu też się zbierała, żeby zamówić u tego stolarza te drewienka? Zrealizowałeś to, czy nie? Nie, tak? Czyli nie poszło to zamówienie do niego. I nikt za tym nie poszedł. Ja w tej śleszku zamawiałam go i on to zrobił, ale to było bardzo wstępne. No tak, to było w zeszłym roku, no ja się umawiałem. Nawet mu zostawiłem jedną taką listewkę, ale wyście za tym nie poszli. Ja nie przypominałem wam, a powinienem przypomnieć. No, trudno. Siadamy na dwóch piankach z przodu i sobie pociągniemy te boczne mięśnie bioder na dwóch piankach. Stopy z przodu. Zapytam się go, czy on to nie zgubił, te listewki. No gdzieś tam w kącie może leży, na pewno, ale czy znajdzie ten? O czym, co? To się nazywa sliding board. To idzie do przodu, a bardziej do tyłu. W tamtym roku mieliśmy i trzymaliśmy. Jeszcze sami do psa. Ale to jest jak kij od mowa. Nie, to są. On jest szczyta pod kątem. Ona jest też fajna dla niektórych ludzi, którzy mają problem z nadgarstkami do zrobienia. Tak. I do stóp teraz. I do stóp. A Jęgar to wymyślił dla stóp. A później to jeszcze cały szereg innych. Bardzo dobre to jest. Zapomniałem teraz wziąć. Dobrze. Mamy stopy z przodu. Rozszerzmy stopy. Zapytam się go to. Ja sobie kupiłam na Jolka baza była licencja, tylko droższa. Dużo droższa. Owijamy łokciami kolana. Stopy są dosyć szeroko. Nie maksymalnie szeroko. I naciskamy kolanami łokcie. Łokcie dają opór. I coś się dzieje w dole pleców od tego. Nie musimy tego to rozumieć bardzo tak szczegółowo. Mamy tam brać to, co tam się dzieje, pozwalać na działanie. To jest płaszczyzna lewa-prawa. W płaszczyźnie tył-przód
odchylamy się do tyłu, spotykamy się z oporem kolan dzięki temu, że tam są ręce. One pracują pasywnie, ręce. I włączamy barki, ale korzystamy z oporu kolan. Włączamy ruch barki do tyłu i dostajemy akcję na długości całego kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego, do przodu. A jeszcze jak opuszczamy barki, to będzie płaszczyzna dół, góra. Opuszczamy barki, one też się spotykają dzięki obecności rąk z oporem podłogi, który to opór jest podnoszony przez kości piszczelowe. Tu w okolicy kolan się spotykamy z podłogą i wykonujemy pracę, barki, łopatki w dół. I to nam pcha do góry, no, kręgi. Czujmy to, że wolne żebra przy pachach idą do góry, a jak przyciskamy przód stóp i mamy no, tę aktywność od stóp do kolców biodrowych, to kolce biodrowe, pępek idą do góry też. I się kręgosłup wyciąga cały. Zamieńmy jeszcze chwyt dłoni, bo to troszkę będzie różnica tutaj w barkach, w pracy barków, żeby one też symetrycznie były tutaj używane. Naciskamy kolanami, łokcie dają opór, dostajemy coś w dole pleców, odchylamy się do tyłu, spotykamy się z oporem kolan i dostajemy aktywny kręgosłup w poziomie do przodu i opuszczamy barki i łopatki i wyciąga się nam kręgosłup do góry i jeszcze pomóżmy w dolnej części, przyciskając przody stóp. Puśćmy, odsuńmy stopy do przodu trochę, prawa stopa pod lewe kolano, prawe kolano w osi maty, lewa stopa przełożona, noga przełożona przez prawe udo, a dopiero po chwili wciągnijmy głębiej. Zresztą pamiętam, ja chyba to może nawet, bo ja używam to u siebie, ostatnio troszkę mniej, ale to trzeba używać. To było moje pierwsze spotkanie z Iyengarem, jak przyjechałem pierwszy raz do Puny i dostałem rozpiskę zajęć i tak dalej. Była grupa niezbyt duża, bo wtedy były małe grupy. Mało było ludzi z zachodu, ze świata. Większość była Hindusów na sali. I Iyengar się mnie zapytał, czy mam jakieś kłopoty, a ja miałem wtedy rozwalone kolano. Ale no nie chciałem, znaczy nawet się nie spodziewałem o tym, że będę miał kłopoty z tego powodu. Powiedziałem mu, że mam słabe kolano i on mi dał indywidualny tok ćwiczenia. Postawił mnie z boku. Ja się chciałem schować w grupie, żeby... I no miałem taki kłopot z tym. I właśnie mi dał ten sliding board, podłożył mi pod przód stopy, tak pod skosem. I właśnie to miało pomagać w kolanie. I zapamiętałem sobie właśnie te listewki z tego zdarzenia. Słucham? Co to robi w kolanie? To właśnie uruchamia ten przyciskanie palucha, czyli to jest ta rotacja dośrodkowa stopy. To ona, to co robimy w różnych aspektach. Ja wszedłem w to głębiej po prostu. Dużo głębiej niż sam Iyengar, bo to no być może on rozumiał, znaczy on to wymyślił, to działanie przodu stopy, tylko w jego praktyce i w praktyce spotykanych tych młodych ludzi, którzy tam przyjeżdżali, ten problem nie był duży, ale większość normalnych ludzi i moje ciało też wymaga dużo większego przyjrzenia stopy. Właśnie takie dośrodkowe przyciskanie. W różnych sytuacjach związanych z kolanem. Czy to w zgięciu kolana, czy to wyproście. W wyproście jest to bardziej ukryte, a jak jest kolano zgięte, co robimy tutaj z tym paskiem, to łatwiej jest tą rotację stopy
zrobić, bo o tej rotacji mówi nam kolano. To się spotykają te dwie prace, biodra i przodu stopy. One działają przeciwnie i to przeciwieństwo powoduje przepływ energii, który jest dobry. No ale to... Słucham? No ćwicząc właśnie, bo to są powolne takie przyrosty dobrych energii. Słucham? No ja miałem uszkodzoną łąkotkę, bardzo, bardzo porwaną, bardzo wewnętrzną łąkotkę. Ale na zrywa nawiązała to już chyba nie ma. Też. Łąkotka była i więzadła były w sprzętach, dlatego, w strzępach, dlatego że ja miałem taki wypadek i jak byłem mały, bardzo poważny, aż cud, że tam się nic nie urwało całkowicie. I później jak zacząłem ćwiczyć jogę, to, bo to się zaleczyło tak byle jak, na tych małych kątach używania kolana, jak zacząłem ćwiczyć jogę, rozciągałem to wszystko, to te zbliznowacenia, te wzrosty były sztywne. Jak ja zacząłem to jogą klasyczną brutalnie rozciągać, to się jeszcze raz porwało. Do tego, dokładnie do takiego samego stanu, jakie było tam 20 lat wcześniej, jak ta awaria się stała, jak byłem małym dzieckiem. Wróciłem do początku i później musiałem to wszystko leczyć sam. Ale miałem szczęście, że wtedy dostęp do medycyny był bardzo, bardzo utrudniony i musiałem to sobie zrobić sam. Bo oczywiście medycyna by wtedy mnie złapała i tą łąkotkę wycięła całą. Dobrze, to wróćmy teraz do tej pozycji. Przyciskamy właśnie stopy do ziemi i uzyskujemy tutaj akcję w kolcach biodrowych do góry. Damy ręce w bok. Podnieśmy grzbietami do siebie, wyciągamy dłonie, które są zwrócone grzbietami do siebie i są nad barkami, nie nad głową. Łatwiej jest wtedy nam rzeczywiście wyprostować łokcie. Dłonie do góry, wolne żebra w dół, oczywiście barki, łopatki też. I staramy się nie wciągać w to głowy, twarzy, tego centrum dowodzenia. Zróbmy to w ten sposób teraz. Obróćmy dłonie wnętrzami do siebie. Złapmy się prawą dłonią z tyłu za lewy łokieć, a lewą dłonią złapmy się z prawej strony za prawy łokieć. I ręce pociągają przeciwny łokieć do środka, a łokcie dają opór na zewnątrz. I teraz cofnijmy głowę, ona czubkiem dotknie do przedramienia tego, które jest niżej i będziemy pchali układ łokci do tyłu, głową. Nie za mocno. Wyciągamy łokcie do góry, opuszczamy barki, łopatki i wolne żebra w dół. Pomagamy głową, otwieramy pachy. Wolne żebra w dół, łokcie do góry. Tworzymy przestrzeń, ciągniemy rękami łokcie do środka, a łokcie dają opór na zewnątrz. I ostrożnie puśćmy, opuśćmy ręce. Takie ruchy barkami róbmy. Dobrze, i zamieńmy układ nóg. Wyciągnijmy. Wyprostujmy, ściągnijmy rzepki. Niech tam przepłynie energia od przodu stóp, od tego palucha do pachwi przez kolana. I zmieńmy układ. Zagnijmy lewa stopa pod prawe kolano. Tak, żeby lewe kolano było w osi maty, czyli troszkę bardziej do środka niż lewe biodro. I przełóżmy prawą nogę. Po chwili dopiero wciągnijmy do tyłu. Wyciągnijmy te łydki, w razie czego, jak czujemy taką potrzebę. A skórę na udzie w dół. Naciskamy. Przyciskamy stopy w tych miejscach, gdzie się kontaktują z podłogą. Staramy się właśnie odwrócić
podeszwy, żeby one spoglądały na sufit. I jak naciskamy stopami na podłogę, co jest efektem jakiejś tam, ale konkretnej pracy mięśni nóg, to odbieramy to w ruchu kolce biodrowe do góry. Takiej akcji. Nie bardzo spektakularny, ale konkretny. Znowu damy ręce na bok, grzbietami do góry, rozciągamy dłonie i stabilizujemy je tutaj na tym poziomie, a barki i łopatki opuszczamy. Podnieśmy dłonie wnętrzami na zewnątrz, na razie wyciągamy dłonie, opuszczamy barki, łopatki i wolne żebra. I teraz obróćmy dłonie wnętrzami do siebie. Znowu wyciągamy dłonie, opuszczamy wolne żebra. Połóżmy teraz lewą dłoń z tyłu za prawym łokciem. Obejmijmy ten łokieć z tyłu wszystkimi pięcioma palcami. Prawą dłoń dajmy w lewo. Znowu połóżmy na łokieć. Troszkę inaczej, bo tu jest inny układ. Ale trzymamy łokieć lewy prawą dłonią. Wyciągamy łokcie do góry, opuszczamy barki, łopatki i wolne żebra. Wolne żebra w dół, łokcie do góry. I cofamy głowę do tyłu. Ona końcem prawdopodobnie dotknie do przedramienia, które tam jest. Jeżeli głowa nie sięga, no to znaczy, że mamy taką proporcję szyi i kości ramiennych. To sobie to, nie przejmujmy się. Ale jeżeli dotykamy czubkiem głowy, to pchamy ten układ łokci i przedramion do tyłu, a opuszczamy wolne żebra. Albo też może znaczyć, jak nie sięgamy, że nie możemy opuścić barków i łopatek. Też może to znaczyć. I stale łokcie do góry, wolne żebra w dół, otwarte pachy. I niespięta głowa, niespięta twarz, bo kark pracuje tutaj, jeżeli się opieramy o ten układ. I ostrożnie puśćmy. Wyciągnijmy znowu nogi.